3 lipca na placu pod ratuszem miejskim w Ornecie odbyła się ceremonia powitania uczestników Mistrzostw Świata modeli pływających klas NS Nawiga Orneta 2017. Gospodarz miasta, burmistrz Ornety Ireneusz Popiel przywitał wszystkich zawodników w ich ojczystym języku przybyłych do Ornety z 14 krajów. Po ceremonii powitania przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej z Lubawy ulicami miasta ruszyła parada uczestników na plac przy Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie odbyło się oficjalne otwarcie Mistrzostw Świata klas NS Nawiga. Zapraszamy do obejrzenia relacji z przebiegu uroczystego otwarcia Mistrzostw Świata modeli pływających. I warmly welcome all of you to our ceremony. Ich begrüße Sie sehr herzlich auf unsere heutige Veranstaltung. Уважаемые дамы и господа, добро пожаловать в всех на сегодняшнем празднике открытия. Попрошу бурмистра Орнеты пана Иренеуша Попиела о забрании голоса. Serdecznie witam Państwa w Ornecie. Chciałbym bardzo gorąco przywitać wszystkich sędziów, zawodników i gości przybyłych na Mistrzostwa Świata pływających modeli redukcyjnych klas NS. As the host, I warmly welcome you to Orneta. I welcome all the referees, competitors and guests who have come to the World NS Class Sail Model Regatta. Herzlich willkommen in Orneta. Ich begrüße herzlich alle Schiedsrichter, alle Teilnehmer, alle Gäste auf unserer Weltmeisterschaft NS-Klasse. Как мой хозяин города, сердечно приветствую всех прибывших в городе Орнете. Приветствую всех судей, участников и гостей, которые прибыли на чемпионат мира по моделям Попиам классов НС в городе Орнете. Chciałbym bardzo gorąco powitać prezydenta Światowej Organizacji Modelarstwa Okrętowego i Sportu Modelarskiego Nawiga, Dieter Matysik. Sędziego głównego Mistrzostw Świata, Hansa Jürgena Borsiers. Chciałbym bardzo gorąco powitać w imieniu wojewody warmińsko-mazurskiego pełnomocnika wojewody, panią Ewę Kunda. Starostę powiatu lidzbarskiego, Jana Harkaja. Lidzbar, warmiński starost. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ornecie, pana Józefa Uzara. Prezesa Ligi Obrony Kraju, podpułkownika Jerzego Jana Salamuka. The chairman of the National Defense League, the Lieutenant Colonel. Prezesa Zarządu Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni, pana Marka Olet. Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, pana Lecha Karpowskiego. Chciałbym bardzo gorąco powitać komendanta powiatowego policji, pana Tomasza Kamińskiego. Chciałbym bardzo gorąco powitać wszystkich członków Komitetu Honorowego. Szczególnie chciałbym bardzo gorąco powitać orneckich przedsiębiorców, którzy przyjęli zaproszenie do naszego komitetu. Pana Kazimierza Minkowskiego, prezesa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Porcon w Ornecie. Pana Zbigniewa Fijarczyka, właściciela firmy Anter w Ornecie. Ich begrüße sehr herzlich alle Mitglieder der Ehrenkomitee. Insbesondere unsere Businessmen. Сердечно приветствую членов почетного комитета. Особенно приятно видеть среди нас наших орнетских предпринимателей, которые приняли приглашение на эти соревнования. Nade wszystko chciałbym powitać Was, drodzy uczestnicy, z 14 krajów, w Waszych językach spróbuję to zrobić. I would like to try to welcome all of you, dear participants, from 14 countries in your own languages. Besonders herzlich begrüße ich alle Teilnehmer. Ich versuche sagen guten Tag in eure Fremdsprachen. Verzeihen Sie mir bitte, wenn es nicht klappt. Но прежде всего хочу приветствовать вас, дорогие гости.
Попробую приветствовать каждого из вас из 14 стран, которые вы представляете на вашем родном языке. Простите мне мои недостатки. Ласкаво просима ворнета. Добро пожаловать, ворнета. Бенвени, ворнета. Вилкомен, ворнета. Serdeczne zapraszanie u Orneta. Witamy Was, Orneta. Udwyzoiko Orneta. Mam największy problem, bo to Chiny. China. Guanyanko Orneta. Witajcie na Orneta. Komend su Orneta. Witajcie w Ornecie. Zapraszam teraz Państwa do ustawienia się do uroczystego przemarszu na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ornecie, na którym dokonamy ceremonii otwarcia mistrzostw. Zapraszam.
Za chwilę nastąpi wciągnięcie flag na maszt oraz odegrane zostaną hymny. Hymn narodowy oraz hymn Światowej Organizacji Modelarstwa Okrętowego i Sportu Modelarskiego Nawiga. Proszę o powstanie. Please rise for the anthems. Dzisiejszej uroczystości burmistrza Ornety pana Ireneusza Popiela. Może nie zamówiliśmy deszczu, szanowni państwo, ale wszak mamy dzisiaj Mistrzostwa Świata Modeli Pływających, więc wszystko wyszło z pompą i w deszczu, ale wierzę głęboko w to, że wszyscy jesteśmy radośni, bo to niezwykłe święto dla naszego miasta. Szanowni państwo, zaproszeni goście, mam przyjemność powitać państwa na Mistrzostwach Świata Pływających Modeli Redukcyjnych Klas NS w naszym mieście, które mogliśmy zorganizować dzięki współpracy ze Światową Organizacją Modelarstwa Okrętowego Nawiga oraz Ligą Obrony Kraju. Jako burmistrz Ornety i całe społeczeństwo Ornety czujemy się niezmiernie zaszczyceni, ponieważ ostatnie Mistrzostwa Świata w tym sporcie były rozgrywane w Polsce blisko 20 lat temu, a później w innych krajach Europy. W życiu każdego środowiska są takie wydarzenia, takie daty, które tworzą jego historię. Dzisiejszy dzień do takich należy. Orneta posiada ciekawą historię i może pochwalić się pięknymi zabytkami, jak również legendami, jak ta o smoku widniejącym w miejskim herbie. Można stwierdzić, iż niczym smoki wywalczyliśmy te Mistrzostwa Świata w Ornecie, a to nie lada wyczyn, uwierzcie państwo, zważywszy na okoliczności i wysoką konkurencję. Nasze jezioro to atrakcyjny i spokojny akwent, więc można by się pokusić o stwierdzenie, że wręcz idealny do rywalizacji modeli pływających. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli na własne oczy zobaczyć umiejętności zawodników, jak również ich imponujące modele, które wystawili do zawodów. Wszystkim zawodnikom życzę udanej rywalizacji i towarzyszącej temu dobrej zabawy, jak również wszystkim życzę sukcesów. Zapraszam jednocześnie do wzięcia udziału w imprezach towarzyszących, które specjalnie zostały przygotowane na ten czas w naszym mieście. Publiczności i naszym mieszkańcom szczególnie życzę miłego spędzenia czasu, a także zawierania przyjaźni z naszymi gośćmi. Wspólnie utkajmy niezapomnianą atmosferę, która pomoże stworzyć w pamięci naszych gości dobre wspomnienia o naszym mieście Ornecie. Na zakończenie w imieniu własnym i naszego samorządu serdecznie dziękuję wszystkim, bez wyjątku wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że mogliśmy zorganizować tak wspaniałą imprezę. Szczególnie dziękuję członkom Światowej Organizacji Modelarstwa Okrętowego Nawiga i Lidze Obrony Kraju za połączenie sił z naszym miastem i stworzeniu tak wspaniałego wydarzenia w historii Ornety. Gorące podziękowania chciałbym złożyć na ręce Jarosława Leońca. Te mistrzostwa, Jarek, to twoje dziecko. Zanim otworzymy te mistrzostwa, ja chciałbym jeszcze przeprosić bardzo serdecznie człowieka, który wspiera Ornetę i zawsze jest z nami podczas każdych uroczystości organizowanych w naszym mieście i ludzi, reprezentuje ludzi, którzy zawsze nigdy nam nie odmawiają. Chciałbym bardzo serdecznie powitać
w naszym mieście, pana podpułkownika Jerzego Goleniowskiego, zastępcę dowódcy 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Panie Jerzy, proszę mi wybaczyć. Serdecznie dziękuję i życzę powodzenia. O zabranie głosu proszę prezydenta Światowej Organizacji Modelarstwa Okrętowego i Sportu Modelarskiego Nawiga, Dietera Matysika. Guten Tag. Dzień dobry. Outside of the protocol about the weather, now the sun shine. Ship modeling is water sport. Also, take it easy and keep smile. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Popiel, verehrte Vertreter vom Sportkomplex Ornetta, Vertreter des Promotion Department dieser Region, Vertreter der öffentlichen Gemeinschaft in Ornetta, nicht zu vergessen die polnischen Modellsportler, Vertreter der Lok und last but not least zunächst lieber Jarek Lioniec. Verehrte Modellsportler, Schiedsrichter und Freunde aus aller Welt, bevor ich meinen kurzen Text vortrage, möchte ich außerhalb des Protokolls noch etwas sagen, was mir besonders am Herzen liegt. Ich begrüße hier und heute, ich denke, das älteste Mitglied der Naviga, Mitbegründer der Naviga und Ehrenmitglied der Naviga, Pan Jan Macak aus Warschau, mit 93 Jahren immer noch in guter Kondition. Hat er sich nicht nehmen lassen, heute hier zu dieser Eröffnung in Ornetta bei uns zu sein. Herzlich willkommen, Jan Macak. Szanowni Państwo, szanowny Panie Burmistrzu, szanowni przedstawiciele kompleksu sportowego Ornetta, szanowni przedstawiciele Wydziału Promocji, szanowni przedstawiciele miejscowej społeczności, przedstawiciele Związku Sportowego Modelarstwa Wodnego w Polsce, szanowni przedstawiciele Ligi Obrony Kraju, drogi Jarku Leoniec, szanowni sportowcy, modelarze oraz przyjaciele z różnych zakątków świata, zanim zacznę mówić swoje kilka słów, swoje przemówienie, chciałbym szczególnie gorąco przywitać pana Jana Marczaka. Jest to najstarszy członek Stowarzyszenia Naviga. Mimo tego, że ma już 93 lata, jest w bardzo dobrej kondycji i jestem bardzo wdzięczny za to i bardzo szczęśliwy, że chciał dzisiaj z nami tutaj być na ceremonii otwarcia tych mistrzostw. Also, ich freue mich sehr, Sie alle in Ornetta begrüßen zu dürfen. Wie Sie wissen, haben wir alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft. Aber diese hier 2017 in Ornetta ist eine besondere. Es ist nämlich die 20. Weltmeisterschaft der Sektion NS für vorbildgetreue Schiffsmodelle. Und es ist eine gute Tradition in Polen, zusammen mit der Naviga große Meisterschaften und Veranstaltungen durchzuführen. Ornetta steht nun gemeinsam in der Reihe mit Danzig, Ilava, Jawor und vielen anderen Orten, in denen wir schon große Veranstaltungen in Polen erleben durften. Modellsport und Modellbau haben in Polen eine große traditionelle Bedeutung. Deshalb bin ich mir sicher, dass wir in den kommenden Tagen hier in Ornetta wieder eine große Veranstaltung erleben werden. Sie sehen, was alles für uns hier vorbereitet wurde. Aus diesem Grunde möchte ich mich bedanken, dass Sie sich bemüht haben, diese Meisterschaft hier in Ornetta zu organisieren. Besonderer Dank gilt dem Bürgermeister natürlich und den Mitarbeitern der Gemeinde Ornetta, dem Sportkomplex, dem Promotion Department für die Werbung sowie der örtlichen Gemeinschaft. Zuletzt noch einmal ein großer Dank, er ist heute schon vielfach ausgesprochen worden, an Jarek Lioniec, der diese Meisterschaft ja erdacht hat und dann hier in seine Heimat nach Ornetta geholt hat. Stell dich mal vor, du guter Mann.
Seit nun mehr als zwei Jahren hält den Kontakt zu uns bei der Naviga und bereitet diese Meisterschaft vor. Und es liegt Ihnen und uns allen natürlich am Herzen, dass es hier ein großer Erfolg wird. Also, liebe Modellsportler, ich wünsche euch allen viel Erfolg und vor allen Dingen freundschaftliche Erlebnisse. Den verehrten Kollegen Schiedsrichtern, die da stehen, denen wünsche ich eine gute Arbeit und denen wünsche ich faire Sportler, damit das hier eine schöne Veranstaltung wird. Und den Organisatoren, denen wünsche ich Erfolg und eine angenehme, ruhige Arbeit, damit auch sie diese Weltmeisterschaft, die 20. in guter Erinnerung erhalten. Im Namen der Naviga sage ich herzlich willkommen in Orneta. Dankeschön. Mam zaszczyt powitać wszystkich Państwa w Ornecie. Co dwa lata odbywają się u nas Mistrzostwa Świata. W roku 2017 będą to szczególne 20. Mistrzostwa Świata Naviga sekcji NS modeli pływających. Organizacja mistrzostw we współpracy z Naviga stała się w Polsce już tradycją. Zatem Orneta dołączyła do takich miast jak Gdańsk, Iława, Jawor i wiele innych, gdzie odbywają się duże i wspaniałe imprezy. Sport modelarski i modelarstwo mają w Polsce ogromne znaczenie i długą tradycję. Dlatego jestem przekonany, że podczas najbliższych dni w Ornecie będziemy świadkami świetnej imprezy. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji mistrzostw tutaj w Ornecie. Szczególne podziękowania należą się panu burmistrzowi oraz wszystkim współpracownikom gminy Orneta, kompleksowi sportowemu oraz wydziałowi promocji, jak i miejscowej społeczności. Ogromne podziękowania, które już kilka razy tutaj padły, kieruję na ręce pana Jarka Leońca, który od 2 lat przygotowuje mistrzostwa i utrzymuje kontakt z organizacją Naviga. Kochani sportowcy, życzę wam wszystkim powodzenia i przyjaznej atmosfery. Szanowni koledzy sędziowie, życzę wam dobrej pracy oraz sportowcom oraz sportowców walczących fair play, aby te zawody były wspaniałe. Wszystkim organizatorom życzę powodzenia oraz przyjemnej i spokojnej pracy. W imieniu Naviga witam was serdecznie w Ornecie. Zapraszam podpułkownika Jerzego Jana Salamucha, prezesa Ligi Obrony Kraju. Szanowni Państwo, chciałem podziękować przede wszystkim władzom Navigi i jej prezydentowi za to, że powierzył Polsce i zaufał te zawody Mistrzostw Świata w klasie Naviga modeli pływających. Panu burmistrzowi Ornety za to, że podjął się zorganizowania tych zawodów, natomiast koledze Jarkowi za 2-letnią ciężką pracę, poświęcenie i zorganizowanie tych zawodów. Zawodnikom chciałbym życzyć pięknej pogody i samych sukcesów, a sędziom jak najmniej odwołań i braku protestów. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pełnomocnika wojewody warmińsko-mazurskiego, panią Ewę Kundę. Szanowni Państwo, szanowni goście, w imieniu wojewody warmińsko-mazurskiego, pana Artura Chojeckiego, pragnę serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie na dzisiejsze mistrzostwa. Ogromnie się cieszymy, że dzisiejsze wydarzenie odbywa się tutaj w Polsce, w Ornecie. Gratulujemy wszystkim, którzy dołożyli dzisiaj starań, właśnie ażeby to wydarzenie odbyło się tutaj. Dzisiaj pana wojewody nie ma z nami, natomiast specjalnie na tę okazję przygotował list. Dziękując za zaproszenie na ceremonię otwarcia Mistrzostw Świata modeli pływających klasy NS, pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia wszystkim uczestnikom. Modelarstwo to pasja łącząca zamiłowanie do techniki, zdolności manualnej i twórczy talent. Modelarz z dostępnych prefabrykatów, często najprostszych, tworzy miniaturę rzeczywistości. To, co zaczyna się jako zabawa, potrafi przerodzić się w dojrzałe hobby. Modelarstwo w Polsce ma bardzo długą i bogatą historię, popartą licznymi nagrodami oraz wyróżnieniami na arenie zarówno krajowej, jak i międzynarodowej. Zorganizowane po raz pierwszy po około 20 latach
Mistrzostw Świata Modeli Pływających w Polsce spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i stanowi doskonałą okazję do promocji Warmii i Mazur. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia pragnę raz jeszcze pogratulować, a uczestnikom życzyć dobrej zabawy i sprzyjającej aury. Z wyrazami szacunku wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Szanowni Państwo, ja życzę Państwu przyjemnego czasu, udanej rywalizacji i życzę powodzenia wszystkim zawodnikom. Dziękuję bardzo. Zapraszam starostę powiatu lidzbarskiego, pana Jana Harhaja. Panie prezydencie, panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, tak wiele dzisiaj zostało już tu powiedziane, że tak naprawdę nie bardzo wiem, co mam powiedzieć. Ale jeszcze jedno zdanie powiem. Przede wszystkim dziękuję wszystkim tym, którzy przekonali prezydenta oraz Światową Organizację Modelarstwa, że to tu w Ornecie, w powiecie lidzbarskim, możemy te mistrzostwo organizować. Dziękuję, tak jak wielokrotnie wszyscy powiedzieli, Jarkowi, ale dziękuję też Jankowi, który tutaj stoi. To jego tato, który od kilkudziesięciu lat w powiecie lidzbarskim modelarstwo zaszczepiał. Gratuluję ci, Janie, takiego syna. Państwu wszystkim przede wszystkim życzę udanych, mile spędzonych dni w Ornecie, w powiecie lidzbarskim, zawodnikom jak najwięcej wrażeń, sędziom jak najmniej problemów i życzę wszystkiego najlepszego i miłego pobytu w powiecie lidzbarskim. Dziękuję serdecznie. Zapraszam sędziego głównego Mistrzostw Świata, Hansa Jurgena Borchiers. Sehr geehrter Herr Präsident Dieter Matischek von der Naviga, sehr geehrter Herr Bürgermeister Erik Poppil, liebe Gäste und alle Teilnehmer der 20. Weltmeisterschaft hier in Orneta. Herzlichen Dank an das polnische Team unter der Leitung von Jarosław Leonicz und als Präsident des polnischen Verbandes LOK, Herrn Salamucha. Danke, dass wir hier sein dürfen. Als Sektionsleiter und Hauptschiedsrichter dieser Veranstaltung möchte ich Ihnen nun das Schiedsrichterteam vorstellen. Dear Mr. President, Dieter Matischek from Naviga, dear Mr. Major Popil, dear guests and all participants on the 20 World Championship here in Orneta. Many thanks to the Polish team under the direction of Jarosław Leonicz and as president of the Polish Association LOK, Mr. Salamucha. Thanks the fact that we may be here. Now, as a section leader and main referee of this event, I would like to introduce to you and referee team. Wir haben 15 Schiedsrichter und 5 Sekretäre. 15 referees and 5 secretaries from 10 nations. So first, then come here, Dmitry Kalnikov from Belarus. Giuseppe Giraldi aus Italia. Klaus-Dieter Boyn aus Deutschland. Und Sekretär für diese Gruppe ist Vadim Goschko. Das zweite Team, Maciej Polstanski, Polen. Rüdiger Ströbel aus Germany. Und Jean-Claude Petit, Frankreich. Und als Sekretär hier Hieronymim Drahim. Das nächste Team, das ist die Startstelle, als Leiter aus Dänemark kommt Thomas Reichert. Josef Guljas aus Ungarn. Und aus Tschechien haben wir Boruslav Ferjandic.
Und der Sekretär in dieser Gruppe ist der Jacek Bida. Die nächste Startstelle ist der Leiter Janusz Kornis aus Ungarn. Marian Taborek, Polen. Igor Guljew aus Belarus. Und Barbara Pietzka wiederum aus Polen. Die letzte Gruppe mit NS, mit dem bewährten Menschen Michael Daranowski aus Polen. Aus Russland angereist ist Alexander Bogdanov. Und der Vater von Jarek, der Jan Leonitsch, kommt aus Polen und ist auch in der Gruppe. Secretary for this ist Barbara Brülka aus Polen. Ja, oh, wir müssen uns so besser essen, not gut. Okay, thank you very much. This is a referee team. Nastąpiło przedstawienie sędziów. Serdeczne podziękowania dla pana Litera Matysika, dla pana burmistrza, gości i uczestników, jak również dla pana Jarka Leońca, jak i pana Jerzego Jana Salamuchy, prezydenta Ligi Obrony Kraju. W tej chwili nastąpi złożenie przysięgi przez zawodników i sędziów. Der Eid for the referees in German ist der Rüdiger Schröbel. In English it was Thomas Reichert und in Französisch Jean-Claude Couty. Please come on. Przysięga w trzech językach, w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Im Namen aller Schiedsrichter und Offiziellen gelobe ich, dass wir bei dieser Weltmeisterschaft unsere Aufgabe unparteiisch nach den Regeln der Naviga und im Geiste sportlicher Fairness erfüllen werden. In the name of all competitors, I promise that we will take part in these World Championships of Naviga, respecting and abiding by the rules which govern them in the spirit of the sportsmanship. For the glory of sport and the honor of our teams. Au nom de tous les juges et officiels de ces championnats du monde, je promets que nous ferons notre travail avec une complète impartialité, dans un esprit de sportivité et de loyauté, en accord avec les règles Naviga. Und nun der Eid der Sportler. Przysięga sportowców. Aus Deutschland kommt die Tina Hölze. Aus Österreich Andreas. Und aus France the name. Okay, thank you. Im Namen aller Wettkämpfer gelobe ich, dass wir im fairen Wettstreit an dieser Naviga-Weltmeisterschaft teilnehmen und die geltenden Regeln achten und befolgen werden. Im Geiste der sportlichen Fairness zum Ruhme unseres Sports und zur Ehre unserer Mannschaften. In the name of all competitors, I promise that we will take part in these World Championships of Naviga, representing and abiding by the rules which govern them in true spirit to sportsmanship for the glory of sport and the honor of the teams. S
Serment des compétiteurs. Au nom de tous les compétiteurs, je promets et je prendrai part à ces championnats du monde Naviga en respectant les règles et les décisions des juges qui nous gouvernent dans un esprit de sportivité pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. Das war's von der technischen Seite. Herzlichen Dank. 20. Mistrzostwa pływających modeli redukcyjnych klas NS uważam za otwarte. Hiermit ist die 20. Weltmeisterschaft eröffnet. I hereby call the 20th World NS Class Scale Model Regatta to order. 20-й чемпионат мира по моделям копия класса S объявляю открытым. Niestety musimy закончить już нашу церемонию открытия, ponieważ за chwilę spadnie znowu deszcz. Muzyka.